Witam was w kolejnym odcinku z gry SpongeBob Kanciastoporty The Cosmic Shake. And w ostatnim odcinku rozpoczęliśmy naszą przygodę piracką. I dzisiaj będziemy ją kontynuować w celu odzyskania statku Starego Holendra. Więc najpierw musimy znaleźć skarb, dzięki któremu będziemy mogli nazywać się prawdziwymi piratami. Raz kozi śmierć! Okej. Teraz pamiętam, w ostatnim odcinku mieliśmy problem z wykonaniem tego skoku. No właśnie. I widzę, że w tej kwestii nic się nie zmieniło. Wystarczy odrobina. No i w końcu nam się musi udać. Może być tak, że ciągle nam będzie nie wychodzić. Okej. Pomyślmy. To jest max, na jaki to się może wychylić. Nie wiem, nie rozumiem, czemu nie jestem w stanie do tego dolecieć. Zdążyliśmy już w ostatnim odcinku sprawdzić, że tam nie mamy iść, tam jest coś innego. Dlaczego potrzebujemy jakiejś innej umiejętności, więc wiemy, że musimy iść tu. Okej, dobra. Wygląda na to, że ładna syrena zażywa kąpieli słonecznej. To mój ulubiony rodzaj kąpieli. Okej, czyli po prostu musieliśmy trochę później wyskoczyć. Dobra. Idziemy. Dobra. Chodźmy. Ładniusia. Wybacz, panienko, czemu jesteś taka smutna? Bo jakby totalnie straciłam radość, a bez niej nie mogę śpiewać, co dla syreny jest jakby totalnie nie halo i takie tam. Może zostawiłaś ją w lodówce? Ja zawsze znajduję w niej trochę radości. Ostatni raz czułam radość, kiedy jakby tańczyłam z moimi psiapsi, ale ich tu jakby nie ma, nawet gdyby jakby były. Nie ma muzyki. Ale muzyka jest wszędzie. Musisz tylko wziąć w ręce jakiś instrument, a w sercu poczuć rytm. SpongeBob, stwórzmy jakąś muzykę. A wtedy może moglibyśmy pójść na randkę z tańcami? Pewnie jakby jako przyjaciele. Obiecałam sobie, że nigdy więcej nie będę spotykać się z balonem. Poza tym teraz jakby i tak o wiele bardziej kręcą mnie piraci. A piraci, którzy są balonami? Daj spokój, Patryku. Założę się, że znajdziemy jakieś pływające przedmioty, które nadadzą się na instrumenty. Wtedy będziemy mogli pomuzykować. Nie rozumiem. No dobra, więc mamy inne zadanie, czyli musimy znaleźć instrumenty. Okej. Zobaczmy jeszcze raz. Pomarańcz, pomarańcz, niebieski, czerwony. Dobra. Pomarańcz, pomarańcz, niebieski, czerwony, zielony, pomarańczowy. Dobra. Czyli tak. Niebieski. Tak jest.
Pomogliście mi, mimo że to totalnie, no, nie był wasz problem. Aby okazać moją wdzięczność, spełnię wasze, no, jakby życzenie czy coś tam. O. Chciałbym, żeby udało się nam ze SpongeBobem dotrzeć do skarbu na zatopionym statku. Żebyśmy mogli zostać jakby... Jakby totalnie randkowalnymi piratami. Jakby no, bezpiecznego lotu, moi melodyjni przyjaciele. Okej. Okay. A, czyli teraz możemy przejść dalej. Okej. Okay. Spoko. Olejemy to. Te ciągłe podróże lotnicze wydają się trochę niebezpieczne. Okay. Jeszcze więcej galaretki. I cyk. Okej. Okay. Jesteśmy dalej. Więc lecimy dalej. Okej, to się zapadnie. Dobra. Patryku, popatrz! Wrak statku Pinzy! Powinniśmy poszukać zagubionego skarbu. Jak go znajdziemy, to będzie już tylko zwykłym skarbem. Hop. Jest. Okej. Okay. Aha, czyli mamy skarb. Dobra. Jakby, no wiecie, totalnie myślałem, że gdzieś zniknął. Dobra, czyli lecimy z powrotem. Wow, długo lecimy. Ale dolecieliśmy. Niech mnie kule biją. Żyjecie? To znaczy, witajcie. Naprawdę zasłużyliście sobie na pirackie przydomki. Od tej pory będę was wołać... Nie wiem, co tam sobie wymyślicie? Hej, nie mówiłeś, że będziemy musieli myśleć. Muszę zaimponować pewnej syrenie, więc lepiej, żebyś spełnił swoją obietnicę. Obniż trochę głośność, dmuchany chłopcze, zanim postawisz na nogi strażników laguny. To bezlitosna zgraja, która nie cofnie się przed niczym, żeby położyć płetwy na moim skarbie. Więc oczywiście nagrodzę wasze myślenie tą pięknie wykonaną skrzynią ze skarbami. Nagroda nie obejmuje zawartości. Oczywiście, że tak. Wow! Skrzynia jest najlepsza! Wszystko, co włożysz do skrzyni ze skarbami, staje się skarbem. Powinienem pozwolić Gacusiowi w niej spać. Dobra, w porządku. Ale dalej chcę fajny piracki przydomek. Okej. Okay. O, mamy... Żeby udać się do portu. Patrzcie na mnie! Czyli tędy. Ale musimy najpierw zejść tu. O, proszę! Dobra. I teraz tu. Miło ze strony tego krebeta, że rozwalił dla nas drzwi. Inaczej mogło być o wiele trudniej. Zgadzam się, Patryku. Placek leci! Pokażę wam, co te działa potrafią w rękach prawdziwego pirata! Wracamy do dalszego wywieszania skarpet. Te stare zaburzone armaty dalej potrafią! Co? Okej. Lecimy. Tutaj mamy... pierwszą skarpetę do wciągnięcia. Dobra. Przegonię was, aż padniecie!
ciebie! To dawaj. Tego nie ma, aż padniecie! Dobra. Czekamy, uderzamy, czekamy. Pokażę wam, co te działa potrafią w rękach prawdziwego pirata. A, bo tu jest jeszcze ta. Pożegnaj się z tyciem. Dobra. Pokażę wam, co te działa potrafią w rękach prawdziwego pirata. No ale widzę, że zginęła. Tak, tak, więc bardzo dobrze. Kto chce trochę ananasa? Raz, to? Au! 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 Bardzo niedobrze. No, dawaj. Te stare, zachudzone armaty dalej potrafią huknąć, co? No. I wciągamy kolejną skarpetę. A tam dublon u góry jest. A nie wiem, czy go teraz zdobędziemy. Okej. Okay. I mamy deskę. Możemy lecieć. Wciągnąć kolejną skarpetę. A, ten, dobra. Jeszcze więcej galaretki! Cyk, cyk, ciach, ciach, dobra. Masz, teraz babo, ciebie. Placek! Placek leci! Ajdź. Dawaj. Ciach, ciach, nie do placek leci. Dobra, zawroty. Aj, tyle. Dobra, więc wskakujemy i wciągamy kolejną skarpetę. Kolejna deska. Co teraz? Poszukaj ananasa. No dobra. Placek leci! Starczy odrobina. Dobra. O, proszę. Dobra. Ciekawe, od czego zależy, czy on uderza raz, czy dwa. Dobra. To było proste. W miarę. Okej. Właśnie powoli już zbliżamy. O, proszę! Do finału. Pewnie do walki z krewetem. Placek leci! Okej, ponownie wciąganie skarpet. Pożegnaj się z tyciem! Skarpeta numer uno.
macie medale. Pokażę wam, co to działa pod razią w rękach prawdziwego pirata. Ouch. Ja jestem na jedno uderzenie. A dobra, już nie. Okej, mogę? Mogę, dobra. Skarpeta numer 2. A? SpongeBob, dzięki Neptunowi! Jak udało ci się tu dotrzeć? Jak zwykle. Magiczne bańki, nieprzemyślane życzenia, rozdarcie struktury czasoprzestrzennej. Nie będę cię zanudzał szczegółami. Wiedz tylko, że przybyliśmy tu, żeby wszystko naprawić. Tak jest. O, to dobrze. Te więzy są tak ciasne, że nie czuję już mojej nogi. Wydaje mi się, że z twoją nogą będzie wszystko w porządku. Musisz tylko unikać termitów. O, wracaj do domu. Dobra. Aha. O ja. Okej. Trzeba będzie dobrze wymierzyć. Ja. Ciach. Ja. Dobra. Ci wrogowie już nie sprawiają praktycznie żadnych problemów. A my wciągamy skarpetę numer 3. Placek leci! Więc lecimy dalej. Szukać ananasu. Pożegnaj się z tyciem! Nie do końca rozumiem, o co mu chodzi z tym, ale dobra. Okej. Jesteście już prawdziwymi piratami? No, i mamy prawdziwy skarb. Skarpetkowy skarb Holendra. Tak jest. Największy pirat, jakiego znałem, zwał się Jeff. Więc ty możesz być, no, nie wiem, numer jeden. To nie fair. Ja chcę być numer jeden. No, ty możesz być... numer dwa? Jasne, niech będzie! To bojowa! Tęskniłem za tobą! Dobrze, jesteście teraz częścią załogi! To będzie wyczerpujące, otępiające i powtarzalne! Coś jak czyszczenie kuwety! Numer jeden! Użyjcie bongosów i latających łodzi, żeby dostać się na mój statek. Jak będziecie na pokładzie, wciągnijcie moją ostatnią skarpetę i odpalcie wielkie działo. To będzie znak dla mojej załogi, żeby dołączyła do nas i cieszyła się zniszczeniem. Upadkiem tego! Odprawieniem? Odprawieniem admirała Kreweta! Dokładnie. Masz, babo, dobra, placek! Pokonaj admirała Krewetta. Nie możecie wiecznie uciekać, ale z pewnością słyszę was, żebyście próbowali. Okej. Wejdź. Ouch. Okej. Pokażę wam, co te działa potrafią w rękach prawdziwego pirata. Co on teraz robi? A, wróci się. Dobra, wracaj tu. Ała. A, ci to jednak może zadać obrażenia, dobra. Na przykład tak. Okej. Próba druga. O nie. A, czy jeszcze raz. Hop.
Co jest tam? Kto chce trochę ananasa? Ciasto? Dobra. Inna ładna. Masz, babo, placek! Dobra, pomijmy to. Placek leci! Nie! On już tu był. A ja teraz widzę, że tu jest hak. Dobra. Kto chce trochę ananasa? Auć. Dobra, ale to mi nie dodało obrażeń. Dobra, chodź. Pożegnaj się z tyciem! Okej. Dobra, dotrzyj na statek Holendra. Musimy iść tędy. Dobra. Co teraz się dzieje? Dobra, statek. Aha, dobra. Wracamy tu. Dobra. Wystarczy odrobina. Teraz idziemy tam. Dobra. Idę po ciebie! Czekamy. Skaczemy. Czekamy. Skaczemy. Puść. Ja latam! Ciach, ciach, dobra. Jesteśmy. Okej. Dalej. Teraz tu. Ta niewinna galaretka nie jest taka niewinna. Oj, 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 oj. Dobra. Aj. Aj, 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 aj. Oj, 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 oj. O, dziękuję, Patryk. Czy on nie może zrzucić? Nieładnie. A dobra, już nie ma przynajmniej tamtej. Chylmy to. Dobra. Teraz poczujcie, gdzie jest kreweta! Słodka i lepsza. Wracamy. I znowu tutaj. Dobra. Zapomniałem o tych kwadratach. Nie bierz tego do siebie. Powiem zupełnie szczerze o tych kwadratach, które zapomniałem, więc no. To tyle? A, to dobra. To jesteś. Odzyskamy ten statek, krewet! I mojego ananasa! Brakuje ci czegoś, kanciasty chłoptasiu? Ananas to nie robi wrażenia! Zaraz pójdziesz na dno! Jeśli gdzieś pójdę, to tylko drogą przyjaźni. A ta droga prowadzi do miasta zwycięstwa, więc proszę bardzo! Jest! Słodka i lepka! Okej. Cyk, dobra. Ona jest załoga admirała krewetta. Okej. Tak! Jesteśmy bardzo blisko pokonania admirała krewetta! Holender będzie taki szczęśliwy, że pewnie nie pożre nawet naszych dusz! Okej. Dobra. Tu mi trochę paczek, palec uciekł. Ale udało się, dobra.
Gdzie ktoś jeszcze żyje? Dobra. Idę po ciebie! Okej, wciągnęliśmy skarpetę. Jakoś. Załogo! Zabij ze mną tak! Abyśmy wypełnili 7 mórz oceanem strachu! Dobra. Dalej. Dobra, nie został. On i pan. Generator, dobra. Okej. Wystarczy odrobina. Co dalej? A, dobra, tu jest jeszcze jeden. A, wystrzel z wielkiego działa. Enadu Erika Fake, jesteś nędznym skorupiakiem i zmiażdżę cię. Dobra, bez miażdżenia. O, nie ma jak w ananasie. To co, wracamy do linii dolnego? Kierunek Muszelkowa 124. No tak. Syrenko. Patrykowa syrenka. Co ja myślałem, że będziemy z nim naprawdę walczyć. Trochę się zawiodłem, ale z drugiej strony nie było tragedii. I klub. Mam katapultę pod domem. Wielu powracających ludzi. Mój piękny dom wrócił. Nie ma jak w ananasie. Ale bez Gacusia to nie jest dom. Musimy go znaleźć, Patryku. Co ty wyrabiasz, Plankton? Zabieraj swoje pomyje z moich bułek! Plankton i pan Krab najwyraźniej świetnie się dogadują. Może jednak do nich zajrzę. Tak na wszelki wypadek. Porozmawiaj z panem Krabem w kuble pomyj. Dobra, mamy jeszcze trochę czasu, to możemy to zrobić. Myślę, że mogę przedostać się na drugą stronę drogą powietrzną. Mówcie mi, latająca ryba! Całe zdanie. Dobra, czyli to było takie dodatkowe coś. Starczy odrobina. Dobra. A co to? Jestem, potrzebuję jedzenia. Gdybyś nie smażył tych burgerów jak amator, co w życiu kuchni nie widział, nie musiałbym używać swoich pomyj. Po prostu bierz przykład ze mnie. Gdybym brał przykład z ciebie, moje szlachetne burgery smakowałyby jak twoje obrzydliwe pomyje. Panie Krab, co pan tu robi? Pracuje pan z planktonem?
Nie miałem wyboru. Biedni obywatele Bikini Dolnego głodują. Nie mogłem pozwolić, żeby jedli te śmieci, które serwuje im plankton. Stoję tutaj. A więc dogadaliśmy się, żeby nakarmić tych głodnych biedaków. No, oczywiście pod warunkiem, że zapłacą. No, dokładnie. Krab, jak nie zagęścisz ruchów przy tych burgerach, to nikogo nie nakarmisz, a wtedy będziesz się musiał pożegnać z pieniędzmi. SpongeBob, musisz nam pomóc. Tylko tobie mogę powierzyć mój sekretny przepis. Mógłbyś upichcić nam trochę kraboburgerów? Już się robi, panie Krab. Oczywiście, że mogę. Zrób kraboburgery. Dobra, to może już sobie zostawimy jednak na ostatni odcinek. Wystarczy odrobina. Czy na następny odcinek. Ja dziękuję za oglądanie tego. Była przednia zabawa dzisiaj. Pamiętajcie zostawić po sobie coś, jeśli się podobało. I widzimy się w następnych materiałach. Na razie.